O nie, on tego nie przeżyje, na pewno go bazuką dojadą czy czymś, tylko musi spenetrować pancerz. Ale niestety, widzicie, tak to jest! Uwaga, Jackson, strzał w tyłek, poza kontrolą. To będzie koniec elefanta, taki piękny, taki ładny, niemiecki, nie, nein, nein, scheiße. Więc kolejne przygody w Company of Heroes 2. No i znowu komentowanko, dzisiaj mamy regulacja hamburgerów, czyli tutaj Mustafa.pl i Sztrawnik razem jako siły niemieckie będą, jak sama nazwa mówi, regulować hamburgery, czyli dwa tutaj gracze mają Amerykanów. Na pola Vox, Vaux, Vox chyba się będzie czytać, francuskie pewnie shit. Mapa no czasami widywana, ale nie często, dlatego bardzo chętnie sobie to sprawdzimy. No dobra, no i zaczyna nam się bitwa, a grają dla nas oczywiście Sztrawnik i Mustafa.pl, nasi tutaj widzowie, jako Wehrmacht i Oberkommando Zachód. Tak wyglądają ich rangi, a walczą dzisiaj na dwie, no bardzo takie, gadatliwe... bardzo, ale to bardzo gadatliwe, jak słychać, siły USA, Jogurt i Aglo. Może iglo miało być, może się pomylił. Tak wyglądają ich rangi, czyli w teorii nasi widzowie mają przewagę w poziomach. Aglo już wybrał kompanię strzelców. No, Sherman Easy Fight zawsze jest spoko, transporter M3 również, ostrzał białym fosforem, może, no i umocnienia strzelców i tam jakieś miotacze ognia dla jednostek tyłowych mogą być, jeśli ktoś to dobrze ogarnie. Tak wyglądają jego pierdolniczki. A Jogurt wybrał bardzo mocną kompanię powietrzno-desantową. Oczywiście spadochroniarze i pathfinderzy i no, atak rakietowy, te wszystkie rzeczy są mocne, ale zrzut z zasobów jakichś tam działa i karabiny też zawsze jest fajny. I takie jego pierdolniczki. Mustafa też wybrał sobie już doktrynę Jäger pancerni. No, elefant jakby przejął bardzo, ale to bardzo dawno nie widzieliśmy elefanta. Tak naprawdę w naszych tutaj tych i dużo rzeczy do KM-ów, ciekawe, braterska miłość, no Rajś, śmieszne nazwy i Sztrawnik, wielka ofensywa, też bardzo znana nam dobrze, doktryna OKW z pancerfusilierami i może nawet Tygrys się pojawi i takie pierdolniczki. No i co? Czy coś się zacznie dziwnego? No troszeczkę faktycznie można tak to nazwać. Dwa oddziały Pathfinderów amerykańskich się pojawiły i rozstawiają swoje radio latarnie. Które oczywiście tam, zobaczmy sobie dokładnie co one dają, bo trafią na pewno się przy nich spadochroniarze reinforcementsować. O, na minimapie pokażę w ogóle jednostki wroga, dokładniejsze zrzuty właśnie pozwala spadochroniarzom na uzupełnienia z powietrza. Bardzo, ale to bardzo ciekawa rzecz, która co ciekawe nie jest aż tak bardzo często wykorzystywana. Chyba tylko trzy takie radiolatarnie można w ogóle mieć w całej grze. Tak mi się wydaje. No, Pathfinderzy są zdecydowanie oddziałem do walki na daleki dystans, dlatego tutaj te wszystkie MP-fyrcyś, tych pionierów, albo co gorsza, szturm pionierów, ale na szczęście oni są na górze wszyscy. Doktryna OKW. I pancerfusylierki też latają. Czyżby sami? Tak, sami pancerfusylierzy, ale już nie na długo, ponieważ Volksgrenadierzy zaraz tutaj przytrzymają trochę im towarzystwa. No i pierwsze starcie na dole wygląda na to, że wygrane przez Niemców. Mamy nowy oddział grenadierów. Ale tylko dlatego głównie, że te dwa oddziały, nawet trzeci się pojawił. To zaczyna być coraz bardziej dziwne, tak na dobrą sprawę. Zobaczymy, na co się to rozwinie. No oczywiście są bardzo fajne oddziały tych Pathfinderów. Problem w tym, że one nie nadają się do otrzymywania obrażeń, dlatego nie są w stanie przetrzymać tej linii, jeśli nikt ich nie broni. Pancerfusylierzy dostają bęcki od strzelców. No niestety M1 garant oddziału strzelców. Każdy z nich oczywiście ma go na wyposażeniu, no jest znacznie lepszy niż jakieś tam niemieckie gewery, które oni tam powoli strzelają. Może i celnie, ale zbyt wolno. No, taka wymiana w teorii jest na korzyść saperów. Problem w tym, że jest tutaj o wiele za dużo Pathfinderów, którzy są w stanie właśnie tutaj po prostu liczebnością zmasakrować. Usłaniaj swój teren, stary. No, tak osłonił, że dwóch Pathfinderów nawet padło. Czyli coś tam wychodzi. Natomiast na górze Amerykanin Algo gra raczej podstawowo trzy oddziały strzelców i oczywiście wykorzystuje swoją doktrynę, która pozwala na budowanie umocnień strzelców.
Czyli no, strzelcy potrafią budować umocnienia. I tutaj, jak w ogóle jaki bóg, jakiegoś gotika czy coś takiego, patrzcie na te zabawne. No, umocnione stanowisko oczywiście będzie bardzo ładnie pilnować tego punktu. I nawet jeszcze trochę tutaj podejścia, bo już obsadzili na nim 50. Tracimy jeden z punktów. Jeden z punktów tracony, a na dole dalej Jogurt tak naprawdę bez większych sukcesów. Ale przyzwał sobie jednostkę dowodzenia, pana kapitana, który już dostaje bara za 60 zł. Padnij! Ci Pathfinderzy na razie, jak widać, mocno poranieni, chyba nie pokazali się na razie, przynajmniej z najlepszej strony. Na górze też front się zatrzymał, a strzelcy wybudowali tutaj sobie wszystkie wolki z piaskiem, jak tylko mogli. I jest pan porucznik z bazuką. Pytanie brzmi, czy ta bazuka się do czegoś przyda? No odpowiedź brzmi niekoniecznie. Przynajmniej na razie. I 50 jest w drodze. Ciężki karabin amerykański. No, oczywiście to jest wymarzona sytuacja dla tych wszystkich strzelców. Przewaga liczebna, jak również no, przewaga raczej w technologii broni. Prawie zamordowali tych Volksgrenadierów. Ale Niemcy zaczynają coraz bardziej kontrolować środek. Zaraz może się okazać, że tutaj zostanie odcięcie górnego paliwa i na nic Amerykanom te wszystkie tam umocnienia i cała siła. Na dole natomiast Niemcy, no zdecydowanie oni wygrywają. Bardzo fajne siły tutaj Mustafy. O, poleciał granat nasadkowy idealnie w pana kapitana. Co ciekawe, nie zginęło zbyt wiele modeli, ale sam pan kapitan chyba tak tutaj się czołga jest. Ale mocno raniony oddział zdecydowanie. O, witaj. D33B Blue. CKM-y są gotowe do zrzutu. CKM-y są gotowe do zrzutu. Czyżby Jogurt posilił się tutaj o zrzut CKM-u? Może na linii frontu nawet? No, pan porucznik z barem bardzo fajnie był tutaj, coś próbował zrobić, ale Panzergrenadier z Sturmgewehrami go tutaj pokonali. Bez większych problemów. O, nadjeżdżają jednostki. Jednostki na kołach, ambulans i najważniejszy transporter tutaj z flakiem. Tam z działkiem przeciwlotniczym dokładnie chyba się nazywa po tutaj amerykańską. O, i jest zrzut 50, zaraz też go gdzieś tutaj zauważymy. Tutaj umocnione stanowisko od razu z jednostkami tyłowymi na pokładzie. Zdaje im oczywiście granaty nasadkowe. Fajna broń, oczywiście polega to na tym, że karabin na tym stanowisku przygwarza jednostki, przez co powoli się one poruszają, a oni z tych granatów nasadkowych dobijają wszystkie te tam unieruchomione jednostki wroga. No i na dole totalny win niemiecki, zdecydowanie. Rozwalili radiolatarnię, wszystko zniszczyli i chodzą grupką, niczego się nie boją. No zobaczymy, czy nie będą dalej bać się tego CKM-u tutaj. O, Krzysztof M. Siema. Widzisz? Deep Blue. Wróg próbuje zająć punkt. Tutaj kolejny CKM, troszeczkę za dużo tych CKM-ów chyba mi się wydaje, ale Amerykanie postanowili odbić środek przynajmniej. Trzymajcie się mnie, to może przeżyjecie. Mod pewnie, tak. Jak z tymi jednostkami, czy coś się tutaj pojawi tak naprawdę poza tymi Pathfinderami? To jest pytanie na dziś. No, wypadałoby tak naprawdę, wypadałoby, albo chociaż zamówić tutaj spadochroniarzy, to jest jak najbardziej jednostka idealna na pierwszą linię frontu. No właśnie, tylko trzeba uważać, gdzie się ich zrzuca. Jest. Pierwsza jednostka na kołach tak naprawdę po stronie amerykańskiej, taka ofensywna, czyli transporter z działkiem pelot. Trochę tutaj nastraszy Niemców na pewno. Jak tam bunkry medyczne? Tak, jeden. I tutaj już sztab grupy bojowej również. Obaj gracze nasi tutaj niemieccy mają możliwości leczenia. Oho. Trzoda amerykańska tak zwana. Patrzcie na to. Każdy z tych oddziałów ma już na wyposażeniu bara. No to na takie jednostki. No Sturmgewehry to jest ich ulubiona odległość oczywiście, ale zobaczymy, kto wytrzyma dłużej. O, jednak to szturm pionierzy zostali tutaj zmuszeni do odwrotu. Ale dwa oddziały Panzerfusilierów i każdy z nich ma już zestaw zwiadowczy. Zwiększa to oczywiście ich liczebność, dodaje każdemu Sturmgewehra i jeszcze zasięg wzroku polepsza drużyny. Całkiem niezłe ulepszenie. Trochę drogie, nie? Za 80 amunicji, ale warto, zdecydowanie warto. Mocno poprawia skuteczność tego oddziału. Z bara i gitara. No, Gewehry oczywiście 43 też są niezłe na bliski dystans, dlatego mogą się przeciwstawić właśnie amerykańskim garantom tutaj M1. No i oczywiście liczebność, prawda, to też jest dosyć duża sprawa zawsze.
No ten MG tutaj zaczyna się trochę marnować. Zamiast pójść zająć, spróbować chociażby coś zrobić, no to dwa MG naprzeciwko siebie sobie tutaj pilnują, tylko pytanie brzmi czego. Jogurt musiał wycofać swoje oddziały. Znowu, jak widać, nawet żaden z oddziałów Pathfinderów nie dostał jeszcze punktu doświadczenia, co oznacza, że raczej nie są one, przynajmniej nie na razie, zbyt skuteczne w tej całej walce. A szkoda. To jest bardzo fajny oddział, tylko no musi mieć kogoś, kto przyjmie te obrażenia, a nie oni. Jak nawet widać, mają tutaj jakiś pewnie ten karabinek M1 z celownikiem czy coś takiego. Tam z lunetą dokładnie. Tutaj pan porucznik, co to za przygody? Nie, to pan kapitan. Porucznik to jest u tego. Tutaj łazi. No i jak widać, strzelcy są już ładnie wyekspieni. Każda drużyna ma pewnie co najmniej jednego bara, a to mocno zwiększa ich siłę ognia, zwłaszcza na bliskim i średnim dystansie. Znowu nadciągają tutaj już ten MG. Nie wiem, czy się pakować, czy wychodzić, czy co tu robić. O, musi wycofać go. Nie można na razie jeszcze przeciwstawić temu transporterowi pelot, ale jak widać już zostały poczynione kroki i pak został wyszkolony. Dobrze. Chce przejąć naszą strefę. Amerykanie zajmują ten punkt, uniemożliwili jednostkom niemieckim schowanie się za tą osłoną i 50 tutaj rozłożona tylko czeka na jakiś cel. O, kolejny zrzut i tym razem to będzie działo przeciwpancerne. Dwa oddziały szturm pionierów, tylko z tymi zestawem bojowym, co daje im oczywiście pancer Shreki. Całkiem niezła rzecz, żeby zwłaszcza załatwić ten transporter pelot. No i chyba zabiją pana kapitana. Nie, musieli przeładować, jaki fail. Było blisko, żeby zabić tą drużynę całą. Tutaj też jakieś podchody. Wydaje mi się, że ten górny Alko lepiej sobie radzi zdecydowanie na tej górze. Albo może też trawnik sobie po prostu słabiej radzi jako OKW. Wróg próbuje zająć jeden z naszych punktów. Gruby Herman. Za mało. Oho! Jeszcze donaty na żywo podczas walki. Ale chciałeś dwójkę. Zanieść poprawkę. Tutaj oczywiście jakieś granaty byłyby dobre. I usłyszmy donata, co tam będzie. Krzysztof.am wpłacił 30 zł na tabletki na gardło, co by dużo było. Tabletki na gardło, no zwłaszcza to wczoraj byłoby dobre. Naprawdę, ile tam było gier do skomentowania, godzinne prawie, to była masakra. Ale oczywiście dziękujemy, kupię z jakieś tam ketanol czy coś. Dzięki wielkie, Krzysztof. Na ciebie zawsze tu można liczyć. Rakietami ostrzeliwują? To są chyba pociski, o ile dobrze widzę. A z bazuki jeszcze nie strzelili. No, zgotujmy im piekło. Może coś innego ugotujecie? Jakiś posiłek, co da się zjeść, a nie piekło. No, no kiedyś na pewno się skończy, no stary. Mam nadzieję, że się skończy szybciej niż te wczorajsze gry godzinne, ale... Zobaczymy. Pancer 4 przyjechał, czyli Mustafa pierwszy tutaj wygląda na to tak. Zobaczmy, tak. Jako pierwszy przyzwał prawowity pojazd, którego nie wstyd tutaj pokazać mamie, rodzicom i tak dalej. Trening i dyscyplina. O, aż mi gardło padło, niezłe. I Pathfinderzy dopiero teraz tak naprawdę zyskują jakieś pierwsze tutaj doświadczenie, ale to było niezłe. Ach, granat nasadkowy. Ładnie ich pocisnął, ale nie zabił aż tak dużo ludzi, jak mogłoby się zdawać. I Pancer 4 bardzo chętnie przywita się z tym transporterem pelotu. Nie, pierwszy strzał fail. Czy ktoś go tutaj rzuci granatem przeciwpancernym? Nie ma nic, ale jest dział przeciwpancerny. Uwaga, musieli się rozłożyć, duży błąd. Zmienić pozycję i on może dalej nacierać. Jeszcze jeden strzał prawdopodobnie i załatwi ten transporter. Jest walka kołowa, transporter jest szybszy i bardziej mobilny, jak widać. Major tutaj biegnie. Jest takie podchody. A on, oczywiście Pancer 4 nie ma jeszcze doświadczenia, żeby użyć Blitzkriegu i wygląda na to, że dzięki mobilności to transporter pelot przeżyje ten dzisiejszy pojedynek. Nierówny tak naprawdę. No jeszcze w dupę go walnęli z działa przeciwpancernego. Trochę na farcie pewnie.
Natomiast tutaj, obersoldaci, bardzo miło ich widzieć, zobaczmy sobie od razu. Tak, pierwszy oddział obersoldatn z, oczywiście dzięki doktrynie, wyposażeni w STG-44 z celownikiem podczerwieni. Bardzo mocno zwiększające ich możliwości ofensywne, kiedy wróg znajduje się za osłoną. Tak naprawdę anuluje ten bonus przeciwnika, wynikający właśnie tak jak tutaj na przykład, za tym, że stoi za osłoną. Dosyć potężna jednostka, zwłaszcza dobrze wykorzystana. Drifty, no jedzie bokiem. Naprawdę, uwaga, bo przypierniczy, a Jezu. O, Niemcy umocnili sobie paliwko, miło. Czyli jak można porównać przychód, no jest on nieznacznie większy dla Amerykanów, tylko dlatego, że właśnie kontrolują tutaj trochę więcej środka. Zwłaszcza na środku ta wyrwa, dużo amunicji będą mieli Amerykanie. To może troszeczkę być niebezpieczne pod koniec, ponieważ będą Amerykanie zapewne spamować właśnie białym fosforem i ostrzałem rakietowym z P-47, jak widać bardzo, bardzo drogim ostrzałem. Patrolować okolice właśnie, rozwalać wszystkie pojazdy, to może być bardzo, bardzo nieprzyjemne na dłuższą metę. O, odcięcie. O, bubel, siema. Mało kto robi szacę. No, to prawda tutaj, Krzysztof. Udało mi się znaleźć taką niszę tak naprawdę, nie? Kto wie, może jeszcze kiedyś odkryję jakąś tam inną niszę. Lubię komentować, nie? Ogólnie gry. Więc może, kto wie, też się zdarzy w jakichś jeszcze innych tytułach. Mnie usłyszycie, że coś tam pokomentuję, zwłaszcza widzowskie przygody. Magazyn. No i jakimś cudem ci strzelcy przeżyją dzisiejszy dzień. Dotrzą, że tak powiem, ujrzą światło kolejnego dnia. O. Ale odcięcie zostało zrobione i Niemcy są przez jakiś czas pozbawieni paliwa. Oto strzałem! No, bardzo ładnie wyekspieni grenadierzy, nawet mają RKM. No i ci Pathfinderzy nie mają tutaj najmniejszych szans. A transporter, czego ty tu szukasz? Znowu driftem? Chcesz rozwalić domek? No, tak. Bam, bam, bam. Ty w ogóle zero reakcji, nie? No, taki codzienny, dla ciebie to wtorek, dla mnie środa. Tutaj jakaś nawalanka leci, wybuchy, eksplozje. Czyżby pan major, tak jest, przyzwał tutaj szybki ogień zaporowy. No, dosyć taka 60 amunicji, nie jest to nic super skutecznego, ale może właśnie, żeby wystraszyć przeciwnika, może jak znalazł. I teraz pytanie brzmi, co planujesz, trawnik, tak naprawdę? Idą tu jego, dwa oddziały obrosoldaten i również zostali wyposażeni w celowniki podczerwieni. Jeszcze zwiększony ma zasięg wykrycia maskowania. No tutaj tak naprawdę jedyni, kto mogą się maskować z Amerykanów, to ci Pathfinderzy, nie? Tak mi się wydaje, że nikt inny tutaj nie da rady. I pojedynek, easy fight, tak jest, to jest Sherman, easy fight, sławny, no easy 8, easy 5, jak tam easy fight, jak tam chcecie, ma dłuższą lufę po prostu. Przez co lepiej razi cele opancerzone. No i wygląda na to, że nawet wygrał ten pojedynek, mimo że nie odniósł tutaj jakichś dużych sukcesów, no to tutaj odpędził tego pancera. I ten transporter też nawet ładnie tutaj expi. Lepsze przyspieszenie, o, widzicie, dlatego takie drifty były. Ale na środku to sztrawnik tutaj wypędził wojska amerykańskie. Tutaj mają punkt odwrotu, leczą się wszyscy psychicznie. Bardzo mnie właśnie chcę zobaczyć w akcji tych obersoldatów tutaj. Z tymi celownikami, bajerami. Sherman. O, i na maksymalnej odległości, tak jest, niemalże został zdjęty tutaj ten transporter pelot. No, przestrzał był oczywiście idealny, a zdrowia pewnie nie aż tak dużo i jogurt tutaj musiał się zagapić. No niestety, ale już nadchodzi jego zamiennik, czyli o, haubica samobieżna. Bardzo mój ulubiony pojazd, lubię jego design, lubię to jak działa. Bardzo lubię tą jednostkę, zwłaszcza dobrze wykorzystaną. Tymczasem Flakpanzer. Czyli tutaj sztrawnik totalnie dominuje, jeśli chodzi o pojazdy. Panzer 4, teraz jeszcze Flak tutaj, Panzer Ostwind. Łatwa 8, no łatwa 8. O, Amerykanie, kontra, szturm pionierzy. O, zrzucili granat ogłuszający. To jest dosyć niemiłe, ale na dłuższą metę raczej chyba nie da zbyt wiele. Oni zaraz się obudzą właśnie, mają te bary, więc raczej mają większą siłę ognia i liczebność i wszystko. O nie, może ich zabiją na tym odwrocie, niestety. Zbyt późny odwrót, ale granat, wiązka granatów. O, to było bardzo mocne, ale obersoldaci też muszą uważać, żeby nie zostać zabici w taki sposób. To jest naprawdę dużo, dużo, jak się świeci w ogóle ten karabin. Legendarny, patrzcie, tego, super przedmiot, wydropił pewnie ze skrzynki. Skrzynki tej na plecach, z CS-a. Jakimś cudem to przeżył, ale naprawdę mogło to się skończyć bardzo, ale to bardzo źle. Dużo tu jest, nie można ryzykować, patrzcie w ogóle jak doświadczone są te amerykańskie jednostki. Jest naprawdę duże, duże ryzyko. Wycofywanie ich tak późno.
Jak co? Wyjdzie pełna wersja KOT 3 i dużo dorzucę, to przejdziesz kampanię po swojemu? Czy nie rozumiem, jakże po twojemu, czy przejdę kampanię? No można byłoby spróbować kiedyś jakiś taki, nie wiem, challenge, jak skończę tą kampanię i będzie ona faktycznie na tyle fajna, żeby był sens przechodzić ją drugi raz, no to można na przykład wtedy widzowie by mówili, jak bym miał grać, o, coś w tym stylu. Coś można pomyśleć, nie mówię, że nie, to mogłoby, tylko mówię, sama kampania musiałaby być na tyle ciekawa, żeby było warto ją przejść dwa razy. Ta dynamiczna oczywiście, nie? I można pomyśleć właśnie, żeby na przykład decydowalibyście, że co mam teraz zająć, coś takiego, nie? Byłoby głosowanie albo w donate'ach coś takiego, zawsze coś można wymyśleć, nie mówię, że nie. Tymczasem Tygrys na to w takim razie zbierał sztrawnik, swoje ciężko zarobione pieniądze. Jak widać tutaj większość graczy pływa dosłownie w zasobach i to wszelakich. Jogurt bierze niszczyciela. Tutaj też ten łatwa ustęga Shermanik. Haubica, no dostała po dupie trochę. Dwa działa pepanc, ale na takiego Tygrysa to właśnie może być trochę za mało, zwłaszcza że są pod ostrzałem. One nie przeżyją zbyt długo. Ajajaj. Działo zostało zneutralizowane, a nie zniszczone, stary. Można je przecież odebrać. No i musi nadjechać Jackson tutaj. Wtedy może coś on da radę, ale na dole totalna rzeźnia. Alianci nie są w stanie powstrzymać aż tylu pojazdów. O, oni zaraz tu podjadą, flag panca, siema. Do tyłu, chłopaki. Jak się odwrócił, tylko kawałek stracił ich z zasięgu i dobra, jednak nie. Z wiatra rozpoznawczy tutaj lot został użyty. Szkoda, że na górę nie, ten sztrawnik nie atakuje. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że ma teraz Tygrysa, jak najbardziej pojedzie na górę, bo tu praktycznie nic nie ma. Jest to darmowy punkt. Ten MG też chyba nawet nigdy nie widział walki właśnie, trochę szkoda. Trochę szkoda zdecydowanie. I amerykański blok tutaj znowu nadchodzi. Kto tu tymczasem jeździ? Peryskop. No czyżby mielibyśmy tak naprawdę atak na sztab amerykański tutaj Jogurta. Balon z jednego działa i teraz wreszcie Jackson się pojawił na polu bitwy i łatwa ósemka nie został naprawiony do końca. O, tyle jednostek amerykańskich, mają dużo zasobów amunicji, mogą rzucać granatami przeciwpancernymi. Raczej go nie zniszczą, ale uszkodzą silnik, przez co może być łatwym celem właśnie dla Jacksona, który dopiero teraz rusza dupę. Trochę za późno. Tu to na początku nie wiem, może chodzić. A tu chodzi o Amerykę. No, zniszczą. O, granatami przeciw pepancji, bazukami rozwalili mu główne działo. Został mu jeden zdrowia, panie Tygrysie. O nie, on tego nie przeżyje. Na pewno go bazuką dojadą czy czymś. Tylko musi spenetrować pancerz. Ale niestety. Widzicie, tak to jest! I wielki, wielki Tygrys, nawet rurkę upuścili mu na pamięć. Na jego grobie zostawili mu na pamiątkę. Widzicie, taki potężny pojazd, a jednak zwyczajne jednostki ludzkiego tutaj dojechały granatami pepans i bazukami. I chyba nawet nie ponieśli przy tym większych strat, jeśli chodzi o konkretne całe oddziały. Ale jest kontratak, Niemcy chcą się zemścić, zwłaszcza sztrawnik za stracenie tego Tygrysa. Wszystkie swoje elitarne siły i niestety musi stąd uciekać, ponieważ biały fosfor nadleciał. Wszystkie jednostki się smażą oczywiście w środku. Ło, grubo. Co tam ten Krzysztof, że źle zrozumiały? Kampanię przejdziesz tak jak chcesz, czyli po swojemu. A, że po mojemu, no to tak, ale już na tego, na kocha, że tak powiem, nazbieraliśmy na kocha trójeczkę. Jakby, jeśli o to ci chodzi, nie? Więc on już będzie na premierę, to na pewno, nawet w tej edycji żydowskiej. Więc to już będzie. No, nie wiem, czy dokładnie w ten dzień na premierę, bo nie wiem, co będę robić, ale oczywiście jak najszybciej będzie, to tego nie będziemy jechać wtedy, ile tylko się da, kocha. Ale to już właśnie mam na to plan, że pewnie codziennie wlatywałby odcinek i z kampanii tej normalnej i dynamicznej. Mocna akcja z tym Tygrysem była, no zdecydowanie tutaj jakby te kółka tak się rozleciały. Szkoda, że to się tak skończyło dla naszego tutaj, no może nie króla, no ale jednak fajne zwierzę, taki Tygrys to zagrożony gatunek chyba trochę, nie? I go upolowali go, zwyczajne ludziki z karabinkami. Niestety, tak bywa. Dlatego trzeba bardzo uważać na lot rozpoznawczy, myślę, że tutaj byłby niezły, żeby wiedzieć, że ta cała chmara amerykańskiej piechoty nadchodzi. A tak to niestety został unicestwiony. Ale jak widać, Niemcy nie próżnują, nie spoczywają na tych laurach tutaj tak naprawdę przyciśnięcia Amerykanów pod płot, pod swoją bazę, ale dalej zajmują wszystkie punkty i denerwują tutaj jednostki amerykańskie.
to może elefant. No, bardzo chętnie zobaczylibyśmy elefanta i jak najbardziej może na to się zanosić. No, dużo utrzymanie tutaj zwłaszcza kosztuje tego paliwa i limitu jednostek, ale kto wie, mam na, kurde, tylko trochę dużo punktów dowodzenia jeszcze brakuje i czyżby Grenadierzy? Easy 8, czyżby go miał zdjąć? Wali do niego 50 i strzał. O, aż audio się zepsuło, dziwne. Szkoda, szkoda, tutaj strawnik musiał się zagapić. I bardzo odważny szturm. Wiązka granatów? Nie, to był szklany granat rzucony oczywiście przez obersoldatów. Trochę tutaj zadymił tych chłopaków i może nawet kogoś zabiją. Chociaż, no, nie zanosi się na to wygląda. Ten tutaj wali tym Thompsonkiem. To dorzuca się, no, spoko, spoko, to, no, jak tam chcesz, nie? Na tego akurat już udało nam się nazbierać. Na Kocha 3 właśnie powtarzam, że jest już nazbierane, na premierę powinien być, nie? Jak już to, jak nie na premierę, to na bardzo, bardzo jak najszybciej, nie? Bo sam chcę to po prostu wam pokazać i zagrać, nie? Więc na to już mamy nawet na tą edycję żydowską, tą taką droższą, nie? Nie tą zwyczajną. Udało się uzbierać, to mogę już przyznać, nie? A tak to, no, po prostu, nie, co tam, chcielibyście też zobaczyć właśnie jakiś horror, zwłaszcza, że tam ktoś miał ostatnio jakiś do mnie temat, że się boję horrorów czy coś, no to idealnie, Dead Space, Hygrys, będzie mógł to wyjaśnić. Hygrys, gotowy do działania! Czyli kolejny strawnik tutaj przyzwał, kolejny model, mam nadzieję, że ty poradzisz sobie lepiej, bracie. Kolejny, miejmy nadzieję, że nie skończysz tak jak twój poprzednik, który leży gdzieś, gdzie on tu leży? Tutaj. Ale Niemcy grają na pewno bardzo taktycznie właśnie, zajmują ten, znaczy, no, ten punkt zwycięstwa jest na pewno bardzo dobrze broniony. Środek jest o niego trochę walka, ale brakuje mi naprawdę akcji na górze. To można byłoby lepiej tutaj troszeczkę rozegrać, zwłaszcza właśnie, że... O! Tak jakby chyba mnie usłyszał. Tygrys już nadjeżdża na północ. No to tak naprawdę dwie rzeczy, które mogą mu zagrozić i też nie jakoś super mocno. Uuu! Niszczyciel Jackson walczy pojedynek, dwa paki aż. I uuu, kamienica samobieżna, jeden zdrowia. Spieprzamy stąd, chłopaki. Nie wiem, dlaczego on ma to kółko. Ktoś może, jak się zna, to może powiedzieć, o co z tym chodzi. Zawsze mnie to zastanawiało w tym designie. Czy to ktoś tam ma wystawać, czy coś tam ma być? O, w dupę będzie? Zatrzyma się? Z góry mu walnął Jackson i ósemka nadjeżdża, łatwa ósemka. Czy będzie to łatwy pojedynek? Został użyty Blitzkrieg. Bardzo szybkie wycofanie, coś tu rozjechał. Czy to byli kolejni ci? Tak. Wszyscy Jogurta Pathfinderzy zostali zabici. Tutaj cały oddział został rozjechany przypadkowo. Co za niefart. I... uwaga, Jackson, strzał w tyłek. Poza kontrolą. Ale chyba sam przypłaci to życiem. Chociaż dwa paki rozłożone nie wiadomo którą stronę. Może jeszcze upoluje tego Ostwinda. Co tu się dzieje? Na górze tymczasem ten tygrys udało mu się przełamać. Jakie gówniane. No to dobrze, wiemy, dzięki, nie musisz spamować ten gościu, że elefant jest gotowy do tego. Lekki pancerz niszczyciela Jacksona został przebity tak naprawdę z Ostwinda. A tymczasem tutaj spadochroniarze ledwo żywi. Ach, uciekli jakoś, ale udało im się unieszkodliwić jedno z dział przeciwpancernych. Pak. O, tutaj jeszcze walnęli mu jakimś tym na maksymalnej odległości. Jackson przywalił temu Ostwindowi. Jakie action tu się dzieje? O, i tylny pancerz został przebity zbyt mocno i łatwa ósemka miała łatwe odejście tak naprawdę. I kolejny donate! Co tu się dzieje? Komponował Jules z kibicy. Ale daj się, kurwa, nie ma! Och, znowu strzały dosyć groźne. Te paki to idealnie przebijają pancerz lekkiego tego niszczyciela. Krzysztof.m wpłacił 30 zł. No to na odwagę, hahaha. Ha, ha. Na odwagę właśnie. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof, za kolejne tutaj przyłożenie się do przyszłościowych gier. I myślę, że się przyda, bo mogę tutaj wam zdradzić, że naprawdę zbyt dużo w horrory nie grałem. Może dlatego, że nie lubiłem ich, może dlatego, że się bałem. Nie wiem, sam będę chciał to sprawdzić i właśnie zagrać z wami. Myślę, że może być beka właśnie przez to, że nie grałem po prostu raczej. Rzadko mi się zdarzało grać w gry horrorowe. Więc zobaczymy, czy będę się bać, czy będę krzyczeć jak mała dziewczynka, czy co się tak naprawdę stanie, nie? Ooooo! Tymczasem tygrys idealnym strzałem pomiędzy dwoma jednostkami neutralizuje tutaj naszych... oponentów amerykańskich i cała armia amerykańska w odwrocie. Środek pilnowany przez Amerykanów, ale tak, no, w sumie jest tutaj umocnione stanowisko KM i tak dalej, ale na razie chwila przerwy na froncie, dlatego mogę was poczytać. To na karabin maszynowy mówicie? No, ufyt. Priest też ma takie kółko i strzelec CKM-u tam siedzi. Aha, aha, to ciekawe, ciekawe.
W końcu Koch na prędzej będziemy mogli zagrać. Dobra, dobra. Chociaż tutaj zakładam, że jeszcze troszeczkę ta gra potrwa. Znowu kolejna długa gra, trzecia pod rząd na to wygląda. 30 minut na liczniku i wcale się nie zanosi, że będzie jakoś tutaj super, super szybko to się skończy. Czy czołgów elefant gotów do rozmieszczenia? No, trochę tutaj przyspamił, ale przynajmniej jest. Jaki ładny skin. Jak zupa jakaś taka... Taka sraczkowata, patrzcie na to, jakby ktoś wyżygał się, ale ładny, podoba mi się, taki leśny właśnie. Naprawdę budzi postrach, dawno nie widzieliśmy elefanta, dlatego tak bardzo się cieszę, że się pojawił. Ostwin ten VP, no coś można mu tutaj było wydać, jakieś cukierki albo odznakę dzielnego pacjenta. Może by nie, no aż tak to chyba nie, a i samu to w ogóle, przecież to stary chłop, on tam drzeszczał jak mała dziewczynka, to pod publiczkę było, na pewno bym tego nie chciał, na pewno bym nie chciał czegoś pod publiczkę robić, rzecz tutaj się jak mała dziewczynka. Chciałbym, żeby to było realistyczne, to na pewno, a to, że i samu tam krzyczał jak coś tam piernął, to daj spokój, nie, to była szopka, to była jedna wielka szopka. Ja tylko grałem w Resident Evil 6, no ja też w sumie u kolegi grałem na konsoli, no nie było raczej straszne, ale fajne, też będziemy musieli kiedyś przejść te Residenty. O! Zniszczyli paka. Już myślałem, że to wrak strzelał. Jeszcze ktoś tutaj wsiadł, załadował jeden pocisk i strzelił, ale nie. To oczywiście Jackson Stone. Tutaj tymczasem kolejna łatwa ósemka z dowódcą czołgu. Tutaj została rozmieszczona. Znowu obersoldaci, drugi poziom doświadczenia. Już nawet trzeci awansowali na naszych oczach chłopaki. I rzucili granat znowu, ten szklany. Który się spierdział? Hans, nie pierdź w radio, nie pierdź tutaj na tym, bo śmierdzi. No ale jak widać trochę posmażyło te jednostki, ale wszyscy raczej przeżyli. Porsche jest dumny. Jakby ktoś się zżył, podoba mi się. Mi również. Jak tam elefant? Oddasz chociaż jeden strzał? Jeszcze na razie nie. Czekasz tą wielką lufen. Big, kurde, Jigenlufen. Tak bym go tutaj nazwał. Ostwin tymczasem, drugi poziom doświadczenia. Całkiem ładnie XP. Ale tylko żeby nie skończyło się jego żywot zbyt szybko. O nie, jak go tu odstrzeliwują. Dwa dzia przeciwpancerne, jeszcze Jackson. Czyżby miał to być jego koniec, maksymalna odległość? Nie trafił, ale fail paka. Co on robi? Dlaczego się nie do tyłu? Alt, hard. Los. Jakimś cudem mu się udało, ale duży far. Gdyby to działo, strzeliło, miał drugi poziom doświadczenia. O właśnie, zwiększa mobilność, celność, miała większą celność, a jednak nie trafiła. No to fail, no to zdecydowanie fail. Jakby saga sztuki właśnie. Kozacka lufa, strzelasz taką? Genialny tekst. O, tutaj się szykuje. Tak naprawdę niesprawiedliwy chyba pojedynek, ludzie się czołgają, jeden w drugą, to pewnie sędziowie. Do tego i do tego. I kolejny niszczyciel dla jogurta tutaj nadjeżdża, czyli... A nie, bo tutaj już myślałem, że go stracił, ale go naprawia. To też mi się wydaje, że mam nadzieję, że... Ciekawe w sumie, czy w trójce amerykańskie załogi również będą mogły wysiadać, a może wszyscy gracze będą mogli wysadzić swoje załogi. To jest dosyć niezłe pytanie, ale już niedługo pewnie się przekonamy. 300 punktów mają już Niemcy, ponieważ to Amerykanie kontrolują właśnie dwa punkty zwycięstwa. Ten środkowy, na którym dawno się nic nie działo, i dolny jakimś cudem odbili. Co tu robią Panzergrenadiers? Od tyłu zaszli. O, wjazd w dupę. O, Schützen, ale to, czyli granat i to bardzo genialny. O, mocą Jedi, gościu, dawaj to podnieś. Ale czy on to przeżyje? W odwrocie. I ledwo, bo ledwo, ale udało mu się. Tymczasem haubica samobieżna. Do tyłu, jest pierwszy strzał elefanta. Czekam, aż znowu tak nasze flanki podchodzą z flanki. I nie udało nam nawet się przebić tego przedniego pancerza. Nie, ale naprawdę tak się cieszę, że ten elefant się pojawił. Genialnie, naprawdę. Nawet nie wiem, czy nigdy nie pojawił się, jak już to naprawdę pod koniec ten elefant. A tutaj naprawdę wydaje mi się, że ma szansę zdziałać cuda. Albo przynajmniej wybuchnąć spektakularnie, nie? Zawsze coś. Tymczasem na górze, shooting. Uderzenie w boczny pancerz i jakimś cudem ta łatwa ósemka sobie radzi. Może faktycznie jest jakieś szczęśliwe. O, pochwałę otrzymali. O, granat, wiązka granatów, wszyscy tą spieprzać, chłopaki. I czy ktoś zostanie zabity w odwrocie? Ci obersoldaci coraz bardziej wyekspieni są, coraz groźniejsi się stają. Z każdym oczywiście kolejnym poziomem doświadczenia. Ich również tutaj te umiejętności walki za pomocą tych STG będą tylko rosnąć. Jak tam na dole? Neutralizacja punktu doświadczenia, punktu zwycięstwa. Ich obica ciągle ostrzeliwuje. Pierwszy poziom doświadczenia już jest. Schweinehunde!
No, Amerykanie nie dali sobie odbić tak naprawdę tego punktu. O! Dostali tutaj granatem nasadkowym przez gruz. Boczny pancerz został spenetrowany. I dwa niszczyciele czołgu, dwa działa przeciwpancerne. To jest oczywiście rzecz, która ma szansę dosyć dużą zagrozić temu elefantowi. To nie jest dobra pozycja dla elefanta. Tutaj zostało zadymienie, właśnie gdyby Pak miał tutaj przestrzał na tego niszczyciela. I walą mu w tylny pancerz. O nie, kolejny nadjeżdża niszczyciel. Czy to będzie koniec elefanta? Taki piękny, taki ładny, niemiecki. Nie, nein, nein. Scheiße. No i niestety. Taki piękny był niemiecki, tak dużo palił, ale przynajmniej ładnie jeździł po niemieckich autostradach i przyjechał na pole jakiegoś syfu francuskiego prawdopodobnie i tyle z niego zostało, tyle. No można płakać na czacie, piszemy na czacie, wypisujcie miasta albo już znicze możecie dawać. Niestety. No i Boże. Ajajaj. Nie wiem dlaczego tak zrobił w sumie Strawnik. Nie, to był Mustafa w sumie. Czemu zajechał tutaj? Może chciał mieć przestrzał na to miejsce? I chyba Panzerwerfer, tak? Tak jest, Panzerwerfer nawet ładnie strzelił, ale niestety nic nie zniszczył. Ale przynajmniej Flakpanzer ciągle żyje. Drugi poziom doświadczenia. Może jeszcze coś mu się uda tutaj podziałać. I amerykańskie siły pancerne, wszystkie wycofane, muszą się naprawić zdecydowanie. Co? Horrory są inaczej obce, ale... Chociaż wolę RTS. No ja mówię, na pewno RTS-y to jest moja miłość, nie? I tak dalej, ale na pewno chciałbym wam pokazać wszystkie, no powiedzmy sobie może szczerze, niemal wszystkie gatunki gier, no bo jednak sportowych czy wyścigowych nie lubię, ale kto wie, może i takie rzeczy się zdarzy. Dwa razy łatwe ósemki, no 8-8, 16, co to jest w ogóle? Skupiony strzelec. Ciekawe. Prędkości i mobilności. Fajne, nawet nie wiedziałem. Bardzo rzadko też widziałem, żeby ktoś używał tej łatwej ósemki, więc też fajnie, bardzo fajny mecz tak naprawdę. Może troszeczkę przydługi będzie ostatecznie, ale zdecydowanie dzieje się dużo różnych fajnych rzeczy. Łatwe ósemki, albo elefant, albo strzał z tygrysa, który zabija raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem typa. Można i tak. Żeby znowu tymi bazylkami mu przypadkiem nie uszkodzili tylko głównego działa. To będzie to bardzo, ale to bardzo smutne. Nie spłakał jak wyskakiwa z braku. Ale wiecie, że zużywają dużo paliwa, no. Gdybyśmy mieli tylko z tysiąc takich tygrysów, no. Pomyślcie, co moglibyśmy zrobić. Herb, kurde, koligen. Tutaj ci spadochroniarze z ulepszonymi LKM-ami. Oczywiście bardzo, ale to bardzo groźna broń przeciwko jednostkom ludzkim, bo zwiększa ich skuteczność na średnim i dalekim dystansie. Bo to LKM. Tutaj zostało coś pojechane, czy to sztuka, co fus? Tak, nawet dwie sztuki. Jedna już dojechała, druga wystrzeliła w to miejsce, ale czy coś zrobiła? Tak, bo tu jest amerykański szpital. Rozwaliła polowy taki szpital nawet, lazaret chyba to się nazywa, czy coś takiego. Więc rozwalili ambulansa, nawet może jakąś drużynę zabili. Chyba tak by było. Więc ładny, to był zdecydowanie ładny strzał. Fajny mecz, no też mi się wydaje, bardzo lubię. To chyba lubię najbardziej w tych meczach właśnie, że widzimy tak jakby jednostki, których nie ma na co dzień. Właśnie łatwe ósemki, elefant przyjechał, ci z STG-44 tutaj z podczerwienią. To zawsze miło widzieć. Bardzo lubię takie rzeczy. Najbardziej, a już najbardziej właśnie z tych rzeczy to chyba właśnie jak ktoś tak w ciekawy sposób tego używa, nie? Że naprawdę stara się to zrobić, jakieś fajne zagranie, wie jak tego używać, to jest wtedy chyba najmilsze dla mnie. A ty co tutaj robisz? Maksymalnie doświadczona haubica. Zaraz mu walną z tych granatów nasadkowych pepans, ale chyba nie zdążyli. O nie! Pantera jedzie na dupę! O Chryste panie, jakimś cudem udało mu się uciec i tracimy soldatyn. Gdzieś tutaj zmarł niemiecki oddział. Pytanie brzmi tylko czyjego gracza. O nie, wy do tyłu chłopaki wszyscy. Co to daje dokładnie? Zwiększa zasięg? Celność? Fajne, bardzo fajne. Osobiście bardziej wolę Panzerwerfera niż tego. Panzer w sumie, a ja nie wiem w sumie kogo bardziej lubię. Wydaje mi się, że po prostu tego Panzerwerfer jest taki bardziej nam znany, dobrze i tak dalej, nie? Ale co bardziej lubię, to w sumie nie wiem. O, nawet ci zostali ulepszeni na te śmieszne zestawy wsparcia sapera. Zniszcz osłony, ładunek wybuchowy, zwiększa również szybkość napraw, pewnie dlatego im to dali. Więc bardzo, bardzo fajny mecz właśnie, żeby zobaczyć dużo takich niecodziennych taktyk, o tak bym to nazwał. Naprawiony tygrys. Dowodzenie tygrysem.
strzela celniej, szybciej. Bardzo fajna umiejętność. I nawet nie taka droga. Ostrzał białym fosforem. Oczywiście Amerykanie wykorzystują swoje duże zapasy amunicji, żeby móc tutaj nawalać ile tylko wejdzie. Mówicie, że dwa tego to za dużo na ten moment? No, coś w tym może być. Jak tam wygląda to właśnie tutaj? Mamy tego Tygrysa, dwa tymczasem sztuka Cyfus, a tutaj mamy Panterę, tego sławnego Flak Pancera i Panzerwerfera. Jezu, jeden zdrowia, jakimś cudem przeżyli. Spadochroniarze, jak oni się wekspią, też są oczywiście bardzo skutecznym oddziałem. No, o, niszczyciel przyjechał tutaj, mają bazuki. To może być bardzo smutne przeżycie dla tego Oswinda. Poza kontrolą, szajse po niebie. I niestety, jeden za jeden w sumie tak naprawdę, bo jeszcze chyba Tygrys przyjechał, nawet pewnie go dobił, tego niszczyciela. I jeszcze nadjechała Pantera. Panzerwerfer wystrzelił swoją salwę, ale niekoniecznie trafił, pewnie trafił nawet bardziej w swoich. Dużo, dużo jednostek amerykańskich, które są w stanie całkiem nieźle penetrować pancerze niemieckie. Ale Niemcy mają wsparcie paków. O, tutaj flanka, genialna flanka by była, ale niestety nie udała się. Palce Granadias zneutralizowali dwa działa amerykańskie przeciwpancerne. I kolejny niszczyciel Jackson został zniszczony. Tygrys naciera tymczasem. Łatwa ósemka, może go łatwo przebić. O, czy tam łatwo, to już takie żarty. I bardzo ranne amerykańskie oddziały. O. Aglo, tracisz wszystkie swoje oddziały. To nie jest dobra wróżba na ten moment meczu. To jest bardzo, ale to bardzo groźne. Jogurt wcale lepiej nie wygląda. Natomiast nasi tutaj widzowie po stronie niemieckiej o wiele lepiej to wygląda, ich takie jakby siły, nie? O, ambulans rozwalony. Ostrzał fosforem. Kolejny, ile to kosztuje? 110. Jedynie nie, tutaj Amerykanie trzymają ten dół. Ale to było bardzo, ale to bardzo duży cios dla Amerykanów. No ten też w sumie, Tygrys ładnie tutaj oberwał, ale przeżył, szkodzili mu silnik. Cały szpital polowy, pizdziec. Jak w delery rakietowa. Ma dwa głosy wygładzające powiadomienia, a wygłaszające, no może tak być. Musielibyśmy się na tym zastanowić, co tu leży, bazuczka? Pan major sobie biega? Fałszywy ogień zaporował się. Panie majorze, co pan tu szuka tak na dobrą sprawę? Może tej bazuki szukał? No nie znalazł do końca. Czyli znalazł, ale nie podniósł. Szwaby do was strzelają. No to fajnie. O, chyba ten lepiej doświadczony oddział spadochroniarzy zginął, na to wygląda. Mógłby też pomyśleć Jogurt właśnie nad chociaż jednym oddziałem spadochroniarzy, którzy mieliby bazuki. Bo oczywiście spadochroniarze mają pasywkę, są ekspertami od używania broni przeciwpancernej, w tym wypadku bazuk. Granacik! No nie zadał aż tak dużo obrażeń, ale chyba też nie uda się zneutralizować tego KM-a. No tak, ucieknie sobie, ale było blisko. I ta haubica, że ona przeżyła. Może nie ma zbyt dużo zabitych, ale patrzcie ile ma doświadczenia, czyli na pewno się przydała dosyć nieźle. Granat, jaki granat? Co? Oszuści, znowu oszukują. Nie, chyba, że tu był granat. A, chyba... No nie wiem. Kto tu rzucił granat? To jest dobre pytanie. Niszczyciel czołgów gotowy do działania. Szybkość napraw przy jednostkach pancernych SOP. O, to dobrze wiedzieć. Właśnie nigdy też bardzo rzadko widziałem, żeby ktokolwiek to używał, więc też tym lepiej, że ktoś to nam przetestował i nawet ktoś z czatu potwierdził. Bardzo, ale to bardzo się cieszę z tego powodu. Jezu, maksymalnie doświadczeni panzerfusilierzy. To jest na pewno bardzo groźna broń, którą trzeba się liczyć. No i oczywiście ten Tygrys ekspiący, to też jest to... Temu nie można dać się rozrosnąć po prostu, nie? Na maksymalnych doświadczeniu będzie tak trudną jednostką do pokonania. Naprawdę tylko fart może nam w tym pomóc. Dwa niszczyciele nie mają pancerza na takie wymiany. O, jeszcze pak przyjechał. O, brakuje mu odrobinę zasięgu. I na górze ta flota łatwych ósemek. Każdy ma tego dowódcę czołgu. Panzerwerfer został zesnajpowany. I Tygrys w oparach, Tygrys w tarapatach. Kolejny Panzerwerfer, sztuka Cyfus, bo tu był Panzerwerfer. I kolejny strzał nie trafił, czyli był fart. Dwa strzały w tylny pancerz jego, ale gonią wszyscy Tygrysa. Tygrys nie trafił i w tylny pancerz wszyscy mogą strzelić. Jeden z tych ósemek został pokonany. I drugi został rozwalony, a ten nie przebił pancerza. Taki atak, maksymalnie doświadczony Sherman. Znowu nie spenetrował pancerza.
Jak widzicie, jak trzeba, to nie potrafią. I teraz! Ostatni strzał potrzebny został wykonany za pomocą tego Shermana. Łatwej ósemki. Czy było to łatwy pojedynek? Sami możecie Państwo ocenić. Ale ten wjazd był bardzo, ale to bardzo kosztowny. Dwa Shermany za cenę tak naprawdę Panzerwerfera i Tygrysa. Dosyć doświadczonego. Myślę, że jak najbardziej było warto. I poszukuję dalej. Nie, nie trafił znowu. Jak można być maksymalnie doświadczonym, mieć takie bonusy? I jeszcze strzał, ale zneutralizował załogę. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? 5%, tak wypowiedział tutaj Michciok, gdyby teraz tutaj z nami był. Co się stało? Kolejny niszczyciel czołgu został zneutralizowany przez dwa działa przeciwpancerne. I pewnie pomocy trochę lekko piechoty. Chociaż nie odpalili sobie Panzerfausta. Ta haubica, że ona ciągle żyje, nic jej się nie stało, to jest niesamowite. I chyba kolejny, tak, Panzerfusilierze z dwoma Panzerszrekami zniszczyli tego Easy Eighta na górze, czyli Aglo. Wszystkie trzy Shermany stracił za tą cenę. Czy było to opłacalne? Myślę, że na... Myślę, że jakby porównując koszty, myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż tutaj ten fail z tym, o właśnie, że ten pancer, że sztuka cufus została zneutralizowana załoga, no to to był dosyć niezła rzecz RNG. Los się zaśmiał. Ale cały ten wjazd był bardzo, ale to bardzo emocjonujący. Jaka bitwa, no. O, zapalnik, no to na razie. Pff, i cała załoga 50 została zneutralizowana. Świeżaki tak naprawdę, spadochroniarze nie mają co się mierzyć z niemal maksymalnie doświadczonymi obersoldatami. Patrzcie, co oni mają, zobaczmy sobie wszystkie ich doświadczenie. Kontrole, doświadczenie polowe. Stopniowo się leczą. Ogień zaporowy i tutaj zwiększa kondycja, pozwala drużynie szybciej poruszać się na dłuższych dystansach. Ja cię sunę. Jak na dole. Jezu, ten wrak elefantka, dziura tutaj zrobiona, masakra. Fajny, fajny detal, że on ma tutaj jakieś dziursko wyrwane. No i niestety spadochroniarze nie mogą się zbytnio równać z maksymalnie doświadczonymi Panzerfusilierami z ulepszeniem, ale już, kurde, drugi oddział z LKM-em jak najbardziej mi się wydaje. O, jeszcze z hobicą. Tylko żeby nie zginęli teraz w odwrocie, chociaż wątpię. Naprawdę, z takim doświadczeniem to aż ciężko ich zabić w odwrocie, jeśli nie ma tam oddziałów bliskodystansowych na drodze ich odwrotu. Nie ma zysku bez strat, tak? Jak to powiedział tego? Jak mu tam... Boże, Skoda Black Opsa 2. Nie Farid? Jak on tam miał? Ten główny zły. Ktoś pamięta? Bo już mi się wypadło teraz. Kurde, no nie pamiętam, jak on tam się nazywał, ale on powiedział chyba właśnie taki cytat, nie? Że zwycięstwo mierzy się zyskami, a nie stratami. Mendes, o, Menendez, Menelendez, o, teraz dzięki, dzięki. Black Ops 2, właśnie. O, ostatnio go widziałem w Warzone, dlatego mi się tak skojarzyło. I to on chyba powiedział ten cytat, nie? Że zwycięstwa mierzy się tym, co zyskujemy, a nie stratami. No, dosyć zimny cytat, ale no nie można odmówić mu jakiejś prawdy na pewno. Nie ma, uwielbiam, kiedy wszyscy ci źli najwięksi z różnych filmów i gier są niby tacy źli, a mają najlepsze teksty często i ten. Oczywiście ci tacy dobrze zrobieni, nie? A nie jesteś frajerzy. Gomez! Za Gomeza! Za Gomeza, tak. Jezu, te wraki tutaj dymiące, zajebiste. Pantera nadjeżdża. Jak to wygląda? Dwie pantery, no to jest dosyć potężna siła. Tutaj też dwie te sztuki. Uuu! Na maksymalnej odległości zdjęli tego niszczyciela. Amerykanie, ile oni tutaj sprzętu natracili pancernego, to aż tego. Aż smutno. Ja w Gothiku nie grałem właśnie. O, szybkie naprawy zapewnione oczywiście dzięki tym pakietom, ale czy to wystarczy? Sztuka, cofus, wystrzeliła już swoje rakiety. W którą stronę tylko polecą? O, idealny wręcz przelot tych jego bomb. Zneutralizował dwa działa przeciwpancerne. Świetny, ale to świetny przelot. Który to taki był ładny? Ty zdecydowanie zasługujesz na to i nawet na więcej za taki piękny, wycelowany strzał. Kolejny Tygrys tymczasem przyjechał, czyli Niemcy mają, no jak widać, dużo zasobów, dlatego mogą sobie pozwolić na takie bajery. Nie grałem w Warzone? Ja w sumie też nie grałem, ale mój kolega grał i raczej lubię interesować się Warzone'em. Nie to, co tam się dzieje, nawet mnie bawi, o, że tak powiem. Ale sam raczej też nie grałem i raczej nie grywam. I nie, raczej nie będę grać, chociaż kto wie, może kiedyś się zdarzy. No, ale ostatnio tam widziałem, że wprowadzili właśnie Menendeza i ogólnie jakieś takie jakby Warzone 1 się kończy, oczywiście będzie Warzone 2 i wprowadzili jakieś taką ostatnią aktualizację, nie? I czyżby teraz miał być to ten moment, piernął dymem, gęsty dym i co?
Czyżby gonili go dalej? Manewr obronny, o no taki manewr, że tutaj wszystko zginie. O Jezu. Pojedynek, czyż mi miał rozjechać piechotę? O, o, o. Uszkodzony silnik, ale to jest tygrys go, o, o. Piękny skok, 10 punktów, bam, bam. Nie, Amerykanie tracą na potęgę te jednostki. Ale haubica przynajmniej przeżyła, to się cieszę, mój ziomek. Kolejna odsiecz amerykańskich oddziałów, widać to, że dużo zostało ich potraconych i pan major również umiera. Haubica prawie zabiła te jednostki, ale nie do końca. Ci z bazuką. Ale to wlazło. Warzone ważone, no. Mój ziomek to ja. Nie, raz, o, kolejny genialny strzał ze sztuki Cufus. Co prawda nie zneutralizował żadnego z tych oddziałów, ale świetny, świetny przelot. Na pewno dużo zadał obrażeń. A co do tego, to jest właśnie tego, no bardzo lubię po prostu tą jednostkę i takie był nawet chyba odcinek jeden z komentowania, gdzie nazwałem go właśnie, że haubica samobieżna, mój ziomek. Nie, Jezu, mata. Na szczęście nie słucham maty, ale lubię usłyszeć, co się u niego dzieje, bo jest dosyć kontrowersyjny i śmieszny. I w sumie amerykańska machina wojenna całkiem nieźle działa. Patrzcie, jak on traci co ciągle te Shermany, ale zaraz na ich miejsce przybywają kolejne, czyli przemysł amerykański jak najbardziej jest tutaj w formie. Pytanie brzmi, czy to wystarczy na bardzo, jak widać, doświadczone niemieckie oddziały, zwłaszcza tych tutaj i tych tutaj. Jedni nawet przeciwpancerni, bardzo dobry to jest wybór, zawsze są w cenie, spoko mi się wydaje. No i oczywiście inne jednostki, takie jak ten tygrys, no i chyba już kolejnego elefanta niestety nie uświadczymy, ale Brumbar przynajmniej przyjeżdża. Sturmpanzer w gotowości! Sturmpanzer Brumbar jest w gotowości! O Jezu, już widzę, jak ktoś faktycznie wygadał z niemieckim akcentem, już by mnie pobił pewnie 10 razy, ale ja lubię się z tego nabijać. Na początku było zielone, a teraz same kratery, no. Całe to pole bitwy jest tutaj nieźle, ale to nieźle pomasakrowane, porozpaćkiwane. Wszędzie jakieś wybuchy, eksplozje, wraki leżą. To jest jednak klimat tej gry. Tego nie da się podrobić. Zwłaszcza tutaj, o, znowu coś wleci. Na niemieckie jednostki. A, pan major przyzwał swój ostrzał. Jest historyczny wujek, sam potrafi wypluwać te Shermany, no. To prawda. Niemiecka piechota, panie majorze. Prawie pan ma maksymalny poziom doświadczenia. Fajnie byłoby przeżyć chyba, nie? Żeby tam powiedzieć żonie, że tam miało się medale. To jakieś ognie piekielne. I Shermanki. Shermanki z działem samobieżnym, czy tam haubicą w sumie bardziej. I znowu spadochroniarze nadchodzą, ale to nic nie da tak naprawdę na dłuższą metę. Dwie pantery. To jest rzecz, z którą raczej dwa Shermany nie mogą się mierzyć. Brumbar. Gotowa do działania. Kurde, kobietą jesteś? Sturmpanzerka? Sturmfräulein? Sturmpanzerka. Brumbarka? Ale to brzmi tak po niemiecku, nie Brumbarka. To by akurat pasowało, że jakaś taka grubo ohydna Niemka, Brumbarka. To by pasowało. Zdecydowanie. Te pantery nieźle wyekspione. Nie udało się zająć środkowego punktu zwycięstwa i działo przeciwpancerne. No, nie ma raczej szans, zostanie zneutralizowane. Uwaga! Wow, nie trafił, ale mimo wszystko splash damage z tego wystarczył, żeby zneutralizować to działo. O, maksymalnie doświadczeni już obersoldaci. Leci tutaj biały fosfor na ich głowy, zobaczymy, czy to przeżyją. Na dole również jakaś walka. A, Panzerfusolierzy, bardzo fajne oddziały, ale przygwożdżone, nie są w stanie nic zrobić. O, rozjeżdża ich pantera, co jest? Rozjechała prawie wszystkie jednostki. Teraz dopiero, czy co to, widzieliście ten, jak pocisk lekko leciał w powietrzu? Jak Matrix jakiś, to było dziwne. Jakby go zatrzymał jakąś mocą Jedi. O, co tu się dzieje, miny rozkładają. Naprawdę, Amerykanie muszą być bardzo zdesperowani. Ale ci obersoldaci przeżyli wszyscy? Tak, tego nie, to jest anzaje bable prawie. Tego nie da się rozwalić. Sztup. O, siema Franz. Kolejne strzały ze sztuki Cufus. Niemki są zajebiste. Pokaż, które. Bum, bim, bam.
Jak to powiedziała taka pewna moja koleżanka, nie wiesz w nic, co jest na internecie, a tym bardziej nie wiesz w porno na internecie, czy coś takiego mówiła, to było dobre. Kiedyś ją tu nawet słyszeliście. Więc to tam takie cytaty wielkich ludzi, nie? No, latują pociski, ale to są pociski gównokalibrowe, bym to nawet nazwał. Możesz potwierdzić? No chyba, że tak. No, chyba, że no wiadomo, czat skupia ekspertów, nie? Więc myślę, że tutaj eksperci jak się wypowiedzą, to prawda jednak. Na czacie wszystko zawsze jest prawdą. Zachodzą nas z boku, nie? Biedny Jackson. Stary. Czy ty masz rozum i godność człowieka? No przeżyłeś, no to tyle można ci powiedzieć, nie? Ale pojedynek z tym, to nie. Jesteś pozerem, a nie gangsterem z prawdziwym raperem, nie wiesz? To niezłe rymy. Szkoda, że walka jest tylko na tym środku samym. I znowu, patrzcie, 55 minut, to jest trzecia gra pod rząd, taka długa. Naprawdę aż się dziwię. Co to jest za zrządzenie losu? Myślałem, że to będzie jakieś miłe 20 minut, ale nie. Znowu jakieś imba i napierdaleństwo. Lecą bomby. I kolejne działo zneutralizowane. Dziwne, że te bomby nie zadają aż tak dużo obrażeń pojazdom. Wydaje mi się, że... No powiedzcie, że nie. Jakby takie coś dupło w Shermana, to chyba niewiele by z niego zostało, nie? Tak mi się wydaje. Jeden brawi, no właśnie. Najmądrzejsze o tym nie wspominać, nie wspominać. O jest. O, zabili niestety. No, panie majorze, może chociaż oddasz jeden strzał z tego swojego jakiegoś tam parabelum dziadka, żeby dostać ten awans na litość łaską. Nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Co tu leży? LKM. Tede czy nie tede? ITD, ITP. O, padnij, no to granat. No, do końca padnij, tylko uciekaj. No, jakimś cudem chyba to przeżyją. No tak, dzisiaj mieli szczęście. Jezu, stodoła się rozwaliła, stary, jak ty strzelasz? Ale to jest moja krew właśnie, rozwałka tam. Straty w cywilach są nieważne, nawalamy ile wejdzie. O, co to walnęło? Pod kalibrowym pociskiem. No ale jak widać, Tygrys jest po prostu na to zbyt mocny. Jo, i chyba to będzie koniec. Koniec tego biednego ziomka. O nie, o nie. O, amunicja płonie. O, no ten nieźle wyleciał. O nie, trafił, nie, naprawdę, ten kambulans teraz. Wszystko tu ginie. A on dalej żyje. O nie. Chyba koniec, to jest na takie zakończenie. Ostatni akt tego pięknego działka. Straszne, to było straszne. Teraz płaczę, widzowie, naprawdę płaczę. Amerykanie mieli kolty, no ale to jest taki po dziadku. To jest z tego, no, ukradł. Składa broń, koniec. Jogurt i Aglo zostali pokonani przez Superior Deutschland Vehicles. tam już pomieszałem wszystkie języki. No, co można powiedzieć, wygrały, no, zdecydowanie zwyciężyły nad niemieckie tutaj jednostki pancerne, zwłaszcza te dwie pantery, Kampfgruppe Panther, Tygrysy. Szkoda, że aż tyle ich naginęło i szkoda tego elefanta, ale jak widać jednak, mimo wszystko te jednostki tutaj zwyciężyły. Nie, ładnie, zwłaszcza tutaj, to muszę Strawnikowi jednak przyznać, że to jest piękne. To, te cztery jednostki to jest cudo, naprawdę. Tak doświadczone, tak wyekspione, tutaj dwa te oddziały świetne. To jest aż, mogę to oglądać całymi dniami. Natomiast Mustafa, no fajnie, że miał właśnie tutaj bardziej na te jednostki pancerne. Miał te rzeczy, wykorzystał. Świetny, świetny mecz, mimo że długi. No, teraz jestem zmęczony tymi długimi meczami, ale to była naprawdę świetna gra. Mieliśmy pełno pięknych akcji, pełno wjazdów. Gra tak naprawdę nie była przesądzona do samego końca, mi się wydaje. Amerykanie bardzo szybko się odbudowywali, nawet teraz mają 3 Shermany, łatwe ósemki. No tutaj też te niszczyciele cały czas na potęgę jeździły. Jedyne, czego bym w sumie tutaj jeszcze chciał, to, żeby ta bitwa na większych frontach się toczyła. Na środku cały czas był dym, na dole był przez początek, później już nic, a tutaj znowu też przez początek trochę było. Później totalna stypa i dopiero pod koniec lekko Niemcy tu zdobyli ten punkt zwycięstwa i tego. Ale patrzcie, bardzo bliska była to walka. To nie było tak, że Niemcy tutaj wygrali z palcem w dupie. Fajne. Lubię takie walki, bo było bardzo dużo nowych taktyk, sprzętu i nie tylko jednostek i tak dalej, ale również właśnie walka nie była przesądzona do samego końca. I amen. Dziękuję wam serdecznie, drodzy widzowie, i zachęcam do tam subskrybowania, lajkowania i tak dalej za to, że no, mam nadzieję, że też wam się to podobało. O, moim zdaniem była to bardzo, ale to bardzo fajna gra. A tymczasem do następnego i hej!